Cześć, witam Was w trzecim odcinku z cyklu rozmów z panem Jackiem o mężczyźnie. Dzień dobry, panie Jacku. Witam serdecznie. Panie Jacku, dzisiaj będziemy mówić o pracy zawodowej, tak? Tak zaplanowaliśmy. Czy moglibyśmy przypomnieć krótko, jakie były te pierwsze dwie funkcje mężczyzny, o których mówiliśmy w poprzednich odcinkach? Tak, więc mówiliśmy o funkcjach według familiaris consortio, adhortacja apostolska Jana Pawła II. Pierwsza to była odpowiedzialność za życie poczęte, co tak naprawdę wymaga od mężczyzny pełni panowania nad sferą seksualności, własną i w małżeństwie, prawda? I również nad skutkami w postaci płodności. To jest zadanie mężczyzny. Druga funkcja to był udział w wychowaniu. Tu z kolei wielką trudnością wielu mężczyzn, przyzwoitych mężczyzn, żeby się zaangażować w wychowanie dzieci. To trzeba przede wszystkim poświęcić czas. Czas jest miarą naszej miłości. Jeżeli ja zarabiam na życie, na dzieci tylko, a nie mam czasu bezpośredniego, którego oddaję dzieciom, to w zasadzie mówienie, że kocham dzieci, jest takie troszkę wątpliwe. Dzisiaj doszliśmy do trzeciej funkcji, to jest praca zawodowa. Przy czym Jan Paweł II, formułując to zdanie praca zawodowa, dopisał od razu. On czuł tę odpowiedź, no przecież ja właśnie pracuję. W piątek, świątek, w niedzielę codziennie pracuję, wszystko robię dla rodziny. To jest takie nasze męskie usprawiedliwienie. Praca zawodowa służąca rodzinie i nie niszcząca jej. Czyli nie jakakolwiek praca, nie praca w dowolnej formie i trybie wykonywana. Ona ma być podporządkowana rodzinie. Teraz praca przede wszystkim ma być uczciwa. To znaczy mam żywić swoją rodzinę z pieniędzy zarobionych uczciwie, czyli pracą, która jest społecznie użyteczna. Pracą, która przynosi jakieś korzyści społeczności, w której żyję. To jest jedno. Na przykład nie wolno mi żywić swojej rodziny bardzo dostatnio z handlu narkotykami, tak? Czy z oszukiwania klientów w jakiejś tam firmie, która tylko tym się zajmuje, żeby nabić butelkę, czy tam jakieś tam rzekome kredyty udzielać, tak naprawdę pobierać pieniądze. Więc z tego nie wolno żywić rodziny, czy uczciwemu człowiekowi, nawet nie tylko wierzącemu, ale uczciwemu człowiekowi nie wolno żywić rodziny z czyjejś krzywdy, mówiąc tak najogólniej. Ale są jeszcze inne rodzaje pracy, które, no powiem, są naganne, to będzie brzmiało, że ja kogoś oceniam, ale nie są sprzyjające rodzinie. To jest praca notorycznie poza domem. Oczywiście są sytuacje ekstremalne, gdzie trzeba na operację dziecka w krótkim czasie szybko zarobić, można wyjechać na koniec świata. Trudno. Natomiast nie układać sobie życia w ten sposób w oparciu o pracę, która mnie wyrywa z domu. Prawda? Wielu mężczyzn to jest wygodne, bo z ludźmi sobie nie radzi, w relacjach z żoną też tam jest trochę kiepski, ale ciężarówką swoją lubi jeździć, prawda, jeździ po świecie i jest pieniądze uczciwie oddaje, czuje się w porządku. Otóż nie do końca. Może powiem historyjkę. O, już sprzed 28 lat, dokładnie pamiętam, bo to było przed urodzeniem naszej ostatniej, najmłodszej córki, szedłem na pielgrzymkę w tej intencji. W intencji szczęśliwego urodzenia naszego kolejnego, trzeciego dziecka, jak się potem okazało, ostatniego. Pierwszego dnia. I taki moment był, że trzeba było się przedstawiać nawzajem. Szedłem między jakąś dziewczyną i chłopakiem, zupełnie nie wiadomo, jak się między nimi znalazłem. Może omijali kałuże, akurat znalazłem między nich, nie wiem. W każdym razie przewodnik mówi, proszę się przedstawić lewo, w prawo, porozmawiać. I oni mi z dwóch stron mówią, że oni są parą narzeczonych. A właśnie są wariatami, bo oni teraz powinni się przygotować do małżeństwa, bo chłopak pływa, jest teraz na lądzie kilka tygodni i zamiast robić przygotowanie do małżeństwa, to oni poszli na pielgrzymkę w intencji swojego małżeństwa. Akurat miałem, nie wiem w jaki sposób to się stało, ale miałem, bo robię takie przygotowania do małżeństwa z narzeczonymi, miałem w portfelu jedno ostemplowane oficjalną, okrągłą pieczęcią parafii zaświadczenie o przygotowaniu do małżeństwa w Kościele Katolickim. My sobie to przerobiliśmy całość, ale do czego zmierzam? I dostali to zaświadczenie na koniec pielgrzymki, uczciwie, bez żadnych ograniczeń, nawet przeciwnie, bo dużo więcej czasu z nimi rozmawiałem niż normalnie mamy czas na narzeczonych. I był temat pracy zawodowej jego. Jego marzeniem chłopięcym było pływanie po morzach i oceanach świata. Ja go naprawdę nie naciskałem. Ja mu tylko przedstawiałem wizję. I on w te 10 dni doszedł do wniosku, on rzuca pływanie. Chłopak miał 26, może 28 lat. On rzuca pływanie, bo on chce mieć prawdziwą rodzinę, prawda? Miał akurat propozycję ze szkoły morskiej w Trzewie, tam gdzieś ktoś z nawigacją miał do czynienia. I tą propozycję podjął i rzeczywiście zrezygnował. To było w sierpniu, a w styczniu następnego roku zresztą mieliśmy zaproszenie, nie mogliśmy pojechać na ślub. I przysłali zawiadomienie, że on zmienił pracę
I może kiedyś jeszcze, jak dzieci odchowają, to on wróci do pływania, może razem z żoną, ale w tej chwili doszedł do wniosku, że nie. To nie jest sposób zarabiania pieniędzy na rodzinę. Podziwiałem chłopaka, prawda? Młody, młody chłopak, a ja mu tylko przedstawiałem argumenty rozumowe, tylko mu stawiałem przed nim problemy, które on sam sobie odpowiada. Jest to wielka pułapka dla mężczyzn, dlatego że praca zawodowa, dobra praca zawodowa jest dla faceta frajdą. Często robi to, co lubi, to, co umie. Jeszcze mu to przynosi pieniądze, czasem duże pieniądze. To nas napędza. I wielu mężczyzn pracę zawodową traktuje jako główną atrakcję życiową. O tym już wcześniej mówiliśmy, że spełnienie swoich planów życiowych daje satysfakcję, zadowolenie, pieniądze, sławę, ale nie daje szczęścia, bo szczęście może dać tylko relacja miłości. Bardzo wielu mężczyzn żyjących przyzwoicie w małżeństwach rezygnuje ze szczęścia na rzecz satysfakcji, którą mu przynosi praca zawodowa. Oczywiście jest druga strona tego medalu, bo jest żona, która niestety bardzo często, przeciętna żona w Polsce, nie daje mężowi satysfakcji z bycia mężem i ojcem. Ma pretensje, zgłasza ciągle te pretensje. Oczywiście nie jesteśmy doskonali, ale zamiast mądrze zachęcać do bycia z rodziną, bycie dla rodziny, to krytykuje, krytykuje. A w pracy go chwalą, prawda? Więc jemu jest lepiej w pracy. Oczywiście potrzeba głębszej refleksji, żeby pójść na teren, gdzie mi gorzej idzie, bo z ludźmi mi gorzej idzie niż z materią, i żeby zmusić się do uczynienia rodziny pierwszą firmą moją, najważniejszą firmą na świecie. Potem mogą być jakieś inne, ale ta nie może zdajtować. I tu muszę inwestować w to, czego nie umiem, w relacje międzyludzkie. Muszę się tego uczyć. Jeżeli chcę być szczęśliwy, jeżeli chcę dać szczęście swoim bliskim, to taką decyzję muszę podjąć. Czyli praca zawodowa ma być podporządkowana rodzinie. A mówię, jest to trudne, dlatego że wielu mężczyzn nie ma, nawet z przyzwoitego funkcjonowania w rodzinie, nie ma satysfakcji z rodziny, a ma satysfakcję z pracy zawodowej. Czyli trzeba stanąć ponad swoimi odczuciami i kierując się rozumem, przymusić się do bycia w domu, bycia dla domu, bycia tej podporządkowanej pracy. Takim testem dla każdego z nas może być. Czy ja radośnie idę do pracy z domu, gdzie mam bałagan, żonę, dzieci i kłopoty i wreszcie robię coś, co lubię? Czy ja radośnie wracam do domu, bo zakończyłem pracę, dom się dzisiaj troszkę wcześniej skończyć i wracam do domu, żeby pobyć z żoną i dziećmi, prawda? I każdy może ten test na sobie zrobić. I nie dziwmy się, że tak nie wypadnie za radośnie ten test, że rzeczywiście będzie nas ciągnęło bardziej do pracy. To jest impuls do tego, żeby się przymusić. Ja mam być mądry, ja mam szukać swojego szczęścia, więc ja się muszę przymusić do robienia tego, co mi przynosi szczęście, a nie do robienia tego, co umiem i lubię. A nie tylko do robienia tego. Oczywiście pracować zawodowo muszę, bo to jest moim obowiązkiem. I teraz ten mężczyzna za uczciwą pracę zawodową powinien od żony, od mądrej żony otrzymywać podziw, aplauz, podziękowanie, zachwyt, pochwały. Wtedy on chętnie będzie pracował na rzecz domu, ale też w tym domu będzie mu przyjemniej. Niestety, myślę, że spora część żon ma pretensje do mężów. Z jednej strony o to, że za mało zarabiają, a z drugiej strony o to, że za dużo pracują. No, oczywiście to jest sprzeczne, tylko w przypadku kobiety nie należy szukać logiki, bo po prostu się pogodzić z tymi sprzecznościami. To mężczyzna ma rozstrzygnąć, ile może być poza domem i jakie tam oczekiwania finansowe ma spełniać, a jakich nie musi spełniać. Prawda? Podstawowy byt oczywiście, że musi, ale na fanaberię nie musi zarabiać, jeśli to będzie kosztem funkcjonowania rodziny. I teraz wiele żon dzisiaj wyprawia męża do pracy słowami: znowu się idziesz zadawać z sekretarkami. Zobaczmy, jak to wygląda od strony dzieci. Dziecko widzi tatę, który wychodzi i potem go już nie widzi. Co robi tam na zewnątrz? Zadaje się z sekretarkami, a pieniądze, no pieniądze bierze się ze ściany, wkłada się taką kartkę plastikową do ściany i się wyjmuje pieniądze. No. Gdzie tu jest pod pracy ojca? Trud ojca. Prawda? Kiedyś sytuacja była absolutnie dużo, dużo prostsza, kiedy były rodzinne warsztaty pracy. Tata musiał ciężko pracować na oczach dzieci. Czy to była rola, czy to była kuźnia, czy to było rzemiosło, cokolwiek. On ciężko pracował na oczach dzieci i dzieci szanowały pracę ojca, jedynego żywiciela rodziny. Oczywiście to, że kobieta stała się drugim, a czasem pierwszym żywicielem rodziny, też oczywiście w jakimś sensie wpływa na pozycję ojca w rodzinie. Tylko, że mądra kobieta, która zarabia więcej od męża, a znam takie sytuacje, naprawdę przepiękne, ona jakby bagatelizuje to, że akurat jej się udaje w tej chwili więcej zarabiać, a i tak stawia męża na piedestale, co byśmy bez siebie zrobili, to jest w rodzinie najważniejsze, prawda? I on wtedy chce się dla rodziny poświęcać. A jak mu kulnie tekst, no,
co prawda tam, no, przynosi jakieś tam grosze do domu, ale zaraz moją pensję. Czy jak ty przepijesz swoją, to jeszcze dzieci wyżyje. No to on jest na najlepszej drodze do przepicia swojej pensji. Nie mówię, że wzywam do alkoholizmu. Ale pokazuje, nie daje ta praca męża dzisiejsza w automatyczny sposób nie daje szacunku żony i dzieci. I dlatego pojawia się nowe zadanie. Nowe zadanie dla kobiety współczesnej żony. Żeby budować autorytet ojca w oczach dzieci. Dzieci, które nie widzą pracy ojca. A? Nawet tłumaczyć niefajne zachowania taty. Tata zdenerwowany, brat. Życie dorosłych nie jest łatwe. Praca jest ciężka. Tata ma różne stresy tam. Musimy brać na to poprawkę, tak? Nie pochwalamy złych zachowań, ale usprawiedliwiamy, bo tata ciężko pracuje na to, żebyśmy mogli normalnie żyć, chodzić do szkoły, jeździć na wakacje i mieszkać, i mieć samochód, coś tam jeszcze. No. Więc to pokazywanie pracy ojca jest dzisiaj zadaniem często niewypełnianym przez żonę. Niestety. A od autorytetu ojca zależy ogromnie dużo, bo dzieci albo chcą iść za ojcem, być takie jak tato, i naśladować go oczywiście, oby w przyzwoitości, albo będą się buntować przeciwko ojcu, tak? Że nie chcą takiego ojca. Tu jest jeszcze bardzo ważna sprawa, że to, że zadanie mężczyzny, zapewnienie bytu i bezpieczeństwa, nie jest bezsprzeczne. To, że to jest zadanie mężczyzny, zapewnienie bytu i bezpieczeństwa. Natomiast, panowie, to nie jest cel życia. To jest ważne zadanie, za które, tak jak powiedziałem, należy się wdzięczność i szacunek. Natomiast to nie jest cel życia. Celem życia jest szczęście twoje i twoich bliskich, a ono płynie z miłości. Czyli masz tak pracować zawodowo, tak ograniczyć czas pracy zawodowej, by móc czerpać szczęście z relacji miłości z żoną, potem z dziećmi, potem z rodzicami i teściami, a potem z innymi ludźmi. I bez przestawienia tej kolejności. Na pierwszym miejscu z żoną, potem z dziećmi. Panie Jacku, chciałbym pytanie. Jesteś... Mogę? Tak. Nie, mam nadzieję, że to nie wybije, bo jestem ciekaw jeszcze spojrzenia na coś takiego. Kobieta. Mówi pan, że celem mężczyzny jest szczęście najbliższych. Czy jest też tutaj miejsce dla pracy dla kobiety, takiej nad sobą, powiedzmy, nad swoim postrzeganiem świata, że ona też musiałaby zrozumieć, że czasami jest coś za coś, czyli czy ona woli mieć więcej męża, czy woli mieć po prostu więcej czegoś? Czy czasami, jeśli chce mieć męża w domu, to akceptuje, że czegoś innego możemy mieć mniej, na przykład w strefie materialnej. Zdecydowanie jest to ważne, żeby kobietom to uświadamiać w mądry, miłosny sposób, tak? Nie z pretensjami, masz takie wymaganie, potem jeszcze chcesz mieć w domu. Nie. Pokazać, kochanie, albo zrezygnujemy z tego, albo to jest zadanie mężczyzny, żeby to pokazywać żonie. Kobieta, tak jak mężczyzna, jest skłonny funkcjonować bardziej w oparciu o rozum i zapanować nad uczuciami, tak w podejściu kobiety bardziej no, decydują, ale mają większy wpływ na pewno uczucia, ale ten rozum nie jest przecież wyłączony. I takie sytuacje czasem opowiadam, że żona wysłała męża za ocean, żeby zarobił na życie, a potem go nie wpuściła do domu, bo ją zostawił. To jest wykonalne dla kobiety, natomiast gdzieś tego rozumu zabrakło. Tak? Gdzieś tego, bo miała pretensję, że ją zostawił po prostu po ślubie i pojechał sobie. Na jej dyktur, tak powiem, z jej inicjatywy. Tak więc zdecydowanie, w ogóle praca nad relacją. Kobietą, jeśli mam okazję powiedzieć coś o kobiecie, to ona jest wyposażona genialnie, ma wszystko, co potrzeba do bycia szczęśliwą i uszczęśliwiania innych, czyli do budowania miłości. I teraz niestety kultura, taka nakładka kulturowa na naturę kobiety, która jest ustawiona ku miłości, gotowa poświęcać się dla ludzi, gotowa się zawsze dla potrzebujących, biednych, słabych i tak dalej. To jest ta natura kobiety. Być żoną i matką, pomagać biednym, prawda? I na to się nakłada nakładka kulturowa, która mówi kobiecie, nie bądź głupia. Ty nie będziesz mu rodzić dzieci, ty weź zrób karierę. Nie jesteś gorsza od niego, prawda? Teraz wiele kobiet daje się na to nabierać i robi kariery kosztem rodziny. To jest osobny temat. To jest osobny, poważny temat. I wiele naprawdę przyzwoitych kobiet, żyjąc w rodzinie, traktuje rodzinę jako taki kamień u nogi w jej karierze zawodowej. Nie potrafi odkryć tej radości, którą powinna mieć z rodziny i właśnie dała się zapędzić. To też na polinie uczuć można zapędzić, podpuścić odpowiednio kobietę i pójdzie, że kobiety potrafią fanatycznie działać, jak się dadzą jakieś idei złapać, prawda? Właśnie bez tej racjonalnej kontroli rozumu. I to jest zagrożenie tego kobiety, ale tą rolę ma spełniać mąż.
żeby pilnować, żeby jego żona się nie zagubiła, prawda? Tak jak w raju Ewa zerwała jabłko, Adam pytany jest przed Boga, Adamie, gdzie jesteś, prawda? Ty nie upilnowałeś, to nie ma, że tam ona. To jest już tam efekt końcowy, ale ty miałeś ją tak opiekować się nią, żeby ona nie mogła tego zrobić. Ją uszczęśliwić sobą tak, żeby ona nie patrzyła w żadną inną stronę. Żona odchodzi od męża do innego faceta. No to ty czegoś nie dopilnowałeś. Jej z tobą nie było najlepiej na świecie, prawda? Nie chcę usprawiedliwiać jakiekolwiek zdrady, ja nie powinienem po drugiej stronie. Ale gdzieś ludzie mówią, że zdrada jest przyczyną rozpadu małżeństwa. Nie! Ona jest wynikiem wcześniejszego rozstanu. Jakby im było ze sobą naprawdę dobrze, to nawet by nie patrzeli na boki. Nie potrzebowaliby od kobiet komplementu, nie potrzebowaliby od męża jakieś potwierdzenia swojej wartości, bo by miały od męża, od żony, by mieli to oboje, prawda? Wracając do tego nurtu mężczyzny pracy zawodowej, że mężczyzna ma zapewnić byt i bezpieczeństwo, ale również, panowie, to też jest w obowiązku męskim, to już nie jest praca zawodowa, prawda? Ale dodatek moim zdaniem konieczny, również zapewnić bezpieczeństwo psychiczne, bezpieczeństwo duchowe. Dzisiaj mamy mnóstwo zagrożeń duchowych. Jak łatwo dzisiaj się pogubić temu, kto działa na linii uczuć, tak? Grając na uczuciach, można bardzo łatwo kobiety zaciągnąć do sekty na przykład. Nie? Rolą męża jest pilnowanie, żeby ona nie dała się na to nabrać. My jesteśmy odpowiedzialni za żonę, za dzieci, a w pierwszym rzędzie za siebie sami. I również jest mężczyzna odpowiedzialny za to, bo to jest ciężkie oskarżenie dla nas mężczyzn, że rodzina albo po kolei żona i dzieci nie rozwijają się duchowo. Zaniedbując tam, nie wiem, praktyki zaniedbując, myślenie w ogóle. I następuje atrofia ducha. Tak? Zanik ducha w rodzinie. Mąż potem oskarża żonę, że ona, no nie wiem, przestała praktykować się, czy w ogóle zeszła na jakieś tam niższe poziomy, ale to on czegoś nie opinował. On widział, on powinien widzieć zagrożenie, że coś w naszej rodzinie się dzieje nie tak. Na przykład nadmierną wagę przykładamy do pieniędzy, a w ogóle czasu nie mamy dla siebie, tak? Człowiek, każdy ma swoją komórkę i coś tam sobie dziubie na tym, a nie spotykamy się jako rodzina nawet przy obiedzie. No to on ma ten ogląd, który powinien powiedzieć, stop, tak nie może być. Wszyscy, tata i mama też, chowamy komórki do sejfu i teraz mamy niedzielne popołudnie dla rodziny. Jak ktoś nam będzie naprawdę potrzebował, to się dodzwoni w poniedziałek albo myślę SMS-a. Prawda? Więc te takie globalne spojrzenia to jest zadanie dla mężczyzny. Także mężczyzna pracujący zawodowo, angażujący się zawodowo, słusznie powinien to robić, musi ciągle mieć gdzieś tam z tyłu głowy albo nawet gdzieś tu bliżej świadomość. Celem życia nie jest praca zawodowa. Celem życia nie jest zarabianie pieniędzy. Celem życia jest budowa szczęścia poprzez relacje miłości z żoną i z dziećmi i też z innymi ludźmi, a gdzieś po drodze rodziną dalszą, tak? Zaczynając od rodziców i teściów. Jeżeli mężczyzna tego nie zgubi, to może nawet ciężko pracować zawodowo i to nie będzie naruszać rodziny. A jeżeli pójdzie za takim odczuciem, tam mi jest dobre, tam mi jest fajno, tam mam satysfakcję, tam mam sukcesy, sam sobie strzela samobójczego gola, bo będzie spełniony, może sławny, może bogaty, może zadowolony z siebie, ale głęboko nieszczęśliwy, bo poniszczył to, co szczęście daje. Także z jednej strony ta praca jest naszym obowiązkiem, ale z drugiej strony zagrożeniem, żebyśmy nie poświęcili życia na pracę zawodową. Mam pytanie, bo wrócić z takiej, tak. Jest możliwe, że ktoś wejdzie na taką ścieżkę, tę drugą, tę niewłaściwą, czyli na początku, co jest zupełnie naturalne, zauważy, że powiedzmy w robocie jest mu trochę łatwiej niż z żoną i z dziećmi, bo to wymaga trochę więcej od niego dojrzałości, czy tak dostosowywania się do sytuacji. W robocie idzie łatwiej. Potem próbuje może, czy pewnie jest takie zjawisko, wynagrodzić trochę żonie i dzieciom poprzez zakupy, coś materialnego, tak? Nie, potem, tylko że potem żona i dzieci, co jest też zupełnie naturalne, no w którymś momencie mogą się troszkę przyzwyczaić do czegoś, do jakiegoś statusu, czy do jakiejś jakości prezentów, ciuchów, czegokolwiek, wycieczek, tego, czym on próbuje trochę wynagrodzić swoją nieobecność i wpadliśmy w taki, powiedzmy, no w ślepy zaułek. Teraz ile siły trzeba, żeby z tego wrócić, tak? Co facet ma zrobić, kiedy się zorientuje, że już są na tej drodze? No więc Bogu dziękować, jak się zorientował. Bo bardzo wielu mężczyzn się nie orientuje, że są na fałszywej ścieżce, która nie doprowadzi do szczęścia, prawda? Jak zorientował, to trzeba po prostu przebudować życie. Robimy króciutką przerwę na reklamę, bo tak uzgodniliśmy z panem Jackiem, co wyszło z mojej inicjatywy. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Panie Jacku, o tych dwóch książkach, o których pan mi mówił, czy może pan teraz o nich wspomnieć? Tak, mówimy tutaj o ojcostwie
I książka, która najbardziej sobie cenię ze wszystkich moich książek, to jest książka Warto być ojcem. Ona ustawia myślenie mężczyzny o roli. I to nie tylko mężczyzny w małżeństwie. Bardzo wielu księży mi za nią dziękowało. To jest pochylenie się nad mężczyzną i tu w tej książce są opisane między innymi te cztery funkcje mężczyzny, o których mówiliśmy. Druga książka, którą chciałbym tutaj pokazać, to jest książka Cztery funkcje mężczyzny. To jest dokładnie to, o czym mówiliśmy przez cztery odcinki. Rozpisane, oczywiście szerzej rozpisane jest w naszych krótkich rozmowach, pokazanie, co do mężczyzny tak naprawdę należy w rodzinie. Jest to adresowane do rodziny, ale bardzo łatwo to przenieść na mężczyznę, który jest pełnił funkcję społeczną, albo mężczyznę, który jest kapłanem. To te same funkcje, tylko troszeczkę w innym ubarwieniu są do przyjęcia. Można to tą książkę znaleźć najprościej chyba przez moją stronę www.jacekpulikowski.pl. Link do tej stronki też podamy pod tym filmem. Super, to wracamy do naszej rozmowy. Znajomy robił habilitację z ojcostwa. Zresztą kapłan. Bardzo, bardzo piękny kapłan. Chętnie bym o mnie jeszcze wspomniał. I pojechał do Francji na stypendium. To był czas, gdzie się papierowe publikacje czytało, nie elektroniczne, więc musiał tam do dobrych bibliotek, na dobre uczelnie. Jeździł i tam studiował materiały na ten temat. To było w przełomie jeszcze w XX wieku, tam końcu lata 90. I umówił się z bogatym przemysłowcem, który był jednym z głównych odpowiedzialnych za ekipy Notre Dame, tak? Takie wspólnoty małżeństw. Na bazie tego Blachiński zbudował w Polsce kościół domowy. Prawda? I umówił się, wszedł do niego do pracy i tam na tam króciutką rozmowę, bo chciał się umówić na spotkanie. No i wertują ten kalendarz, zawalony kompletnie, no, oparty rzeczywiście na najwyższym pułapie takiej aktywności. I wreszcie zaczął w kalendarzu całą wolną stronę. Mówił, o, to tutaj. Mówi, nie. Cały dzień wolny. Nie, to jest dzień zarezerwowany dla żony. To jest dzień dla żony. I powiedział, że kiedyś jakaś tam ważna delegacja kontrahentów z Japonii przyjechała w dniu dla żony, to im załatwił zwiedzanie Paryża. Stać go było na to, tak? Operę wieczorem i następnego dnia się z nimi spotka. Ale dnia dla żony nie naruszył. Jeżeli takich ruchów nie zrobimy, czas dla żony, czas dla dzieci. I to było na początek 5 minut dla każdego dziecka dziennie. To jaki to był wypas już potem. Ale my musimy rozumem wygenerować jakiś pomysł, a potem zacisnąć zęby i go wprowadzać w życie. Bo to jest dosyć charakterystyczne chyba dla nas wszystkich i wszystkich nas to boli, że my coraz częściej robimy rzeczy pilne, zaniedbując ważne. A tych pilnych jest coraz więcej. Świat się rozpędza, nas napędza, prawda? Oczekiwania są napędzane też ponad miarę potrzeb. W związku z tym my się daliśmy zagonić. I właśnie osobą, która powinna to wyhamować w rodzinie, to zapętlenie się w pogoni za nie wiadomo czym, powinien być mężczyzna. Panie Jacku. Podejmuje racjonalną refleksję. I co ja z tego będę miał? Ile z tego pod wiekiem trumny się zmieści? Z tych domów, samochodów, tych złotych klamek, tych wyjazdów nawet i tak dalej. Panie Jacku, pytanie? Mogę? Tak, oczywiście. Chciałbym jeszcze raz do tego, co mówiłem, bo przyzna pan, że jeżeli rodzina poszła już trochę w tym kierunku, to mężczyzna, to o czym pan przed chwilą mówił, będzie musiał czasami zrobić, przynajmniej na krótką metę, wbrew żonie i dzieciom, tak? Jeżeli oni się, powiedzmy, troszkę odzwyczaili od spędzania czasu razem, dzieciaki wolą na przykład mieć subskrypcję czegoś wykupioną, lepszy telefon, no jakieś tam ciuchy, bo koledzy oczekiwania, a teraz tata mówi, że my będziemy częściej rozmawiać i grać w planszówki, ale będziecie mieli troszkę na przykład gorsze rzeczy, bo to jest ważne. I teraz dostanie opór, powiedzmy, może naturalny zupełnie opór swojej rodziny. I skąd on ma wziąć siłę, żeby to jakby przeforsować? To znaczy tak, mężczyzna, jeżeli jest mądry i rzeczywiście dzisiaj coraz więcej jest mężczyzn, którzy mają jakieś zasoby finansowe, to powinien to delikatne przejście, oczywiście lepiej wtajemniczyć żonę w to, ale nawet dzieci niekoniecznie, zwłaszcza małe, dokonać w sposób atrakcyjny dla pozostałych członków rodziny, tak? Czyli wyjechać z rodziną na wymarzone przez żonę wakacje do ciepłych krajów na przykład, albo do wioski na Podkarpaciu, zależy co tam, jakie gusty ma żona, prawda? Z dala od ludzi. Wreszcie pojechać z nimi na wakacje, a nie wysyłać na wakacje, bo on musi zarabiać na rodzinę, prawda? Że on to przemeblowanie powinien taktycznie, mądrze rozegrać, żeby ta nowa oferta jego była atrakcyjna dla rodziny. No może mogę powiedzieć, my tam chodziliśmy dzieciakami po górach, tak?
Był czas, kiedy zwalczaliśmy telewizję, bo to za naszych czasów, jak nasze dzieci były małe, 80. początek 90. lat, to było, to nie było takiej zmory komputerowej, prawda? Komórek w ogóle nie było, więc u nas była telewizja. No to w końcu wygraliśmy z telewizją opowieścią o tym, jak rodzice się poznali, pokochali, tam, poczekali, czekali na dzieci, potem długo. No i to było najciekawsze i telewizja poszła w kąt. Ale co robiliśmy, takie wstawki? Najpierw, jak dzieciaki były małe, no to jeździliśmy nad jezioro. Znajomy nadleśniczy dawał nam kawałek ziemi do użytku nad brzegiem jeziora, piękne, czyste jezioro, bez żadnych ośrodków, prawda, wypoczynkowych. I tam miesiąc spędzaliśmy. Ja miałem długie wakacje, byłem nauczycielem akademickim. Tam w kilka rodzin, tam czasem ojcowie się zmieniali, a no ja tam byłem dyżurny ojciec zawsze, bo jakiś facet musiał być na tym kempingu, a nie wszyscy na tym kempingu. Na tym namioty postawiliśmy. Potem, jak dzieci troszkę podrosły, to jeździliśmy w góry, znowu na długie wakacje w góry i chodziliśmy o tych górach. Mówię, słuchajcie, a może tak nie pójdziemy dzisiaj na wycieczkę, tylko obejrzymy sobie telewizję u sąsiadów, bo u nas nie było oczywiście. No tata, nie wygłupiaj się. Prawda? I takie wrzutki, takie teksty, żeby uświadamiały dzieciom, że mamy coś lepszego niż telewizja. Dziecku rozpędzonemu, zamiłowanemu w komórce i w tych wszystkich gierkach i tak dalej, stworzyć coś lepszego jest trudno, ale to już jest sytuacja zastana. Ja czasem mówię ojcom, to, że twoje dziecko ma najlepszą komórkę w klasie, to nie jest twój sukces. Twoim sukcesem wychowawczym by było, gdyby twoje dziecko jako jedyne nie miało komórki w klasie i nie czuło się przez to gorsze. Miało nawet gotowy tekst podpowiedziany w statusie. Wiecie co, ja do domu trafię bez komórki. I nie muszę pytać mamusi, czy mam już zjeść drugie śniadanie, czy na następnej przerwie. Ja sobie z tym poradzę. A? Bardzo że trudna sprawa, się, panie Jacku. Nie? Umie się przeciwstawić tej presji. Tak. Tylko, że dzisiaj cała ta pułapka polega na tym, że komórka oznacza uczestnictwo w sieciach społecznościowych, nie? Czyli w pewnych społecznościach, kontakt i tak dalej. I wyjście z tego, no to już nie wiem, jakiej siły by wymagało i czy to jest jeszcze w dzisiejszym czasie wykonalne w ogóle, bo to jest zbudowanie... To znaczy, jest wykonalne, to mogę potwierdzić na znajomych rodzinach, przyjaciół, jest to wykonalne, ale jest bardzo trudne. I nie można po prostu zabronić, nie dając dzieciom w ofercie nic w zamian, prawda? Ale rzeczywiście jest to... Ja na szczęście tego problemu jako ojciec nie miałem, bo tego nie było, prawda? Ale również samo... No, co powinien ojciec prowadzić? Limitować czas używania środków elektronicznych. Ale nie limitować, chować do sejfu komórkę, komputer, czy tam laptopa, czy coś. Nie. Nie. Najpierw oczywiście przy małym dziecku limitować, ale potem nauczyć dziecko, żeby samo limitowało. I ile czasu jesteś w stanie poświęcić na to? Co jest, ustalmy, co jest ważne. Ty sam ustal, co jest dla ciebie ważne, ale żeby przyjąć kontrolę. Jak pamiętam, dawnym czasem, na przykład chłopak, który był uzależniony od telewizji, to mówię, były inne uzależnienia, ale mechanizmy te same. Ile tam oglądał, nie pamiętam, chyba 20 godzin w tygodniu, czy więcej chyba, tam 4 godziny, 5 dziennie wychodziło oglądania telewizji, no koszmar, nie? Ja mówię, dobra, słuchaj, siadamy w niedzielę, bierzemy program telewizji, tam było w tym 5 programów może wszystkiego wtedy, i zaznaczasz sobie wszystkie programy, które chcesz obejrzeć. Może być 35 godzin, tak jak dotychczas oglądałeś, ale ty zaznaczasz, czyli co, uruchamiamy rozum i kontrolę. I 35 godzin oglądasz tak, jak oglądałeś, ani minuty mniej, ale jak tylko się kończy program, który sobie zaznaczyłeś, wyłączasz. Po kilku tygodniach można było przejść do rozmowy na temat, a czy na pewno nie można zejść tam do mniej siedzieliśmy godzin. Jak przyjmiemy kontrolę, rozumiemy wolą, to my możemy sami ze sobą ustalać. Nie no, w tym tygodniu mam tam jakieś, nie wiem, maturę zdaję, to może w ogóle zrezygnuję, a może ograniczę do jakichś tam paru tam minut, godzin czy czegoś. I rzecz w tym, żeby te media nie panowały nad nami. Ja mogę z nich korzystać, ale ja mam być panem. Jak nie umiem wyłączyć programu, ilu dorosłych mężczyzn jest w stanie wyłączyć w połowie meczu, bo akurat znajomi przyszli, tak? Oglądanie. Ja, nie oszukujmy się, ja też mam nieraz tym kłopoty. Ja w telewizji prawie nie oglądam, akurat oglądałem zimą skoki i też dylemat. O, ktoś tutaj, czy ja mogę go zbyć, bo to ja teraz skoki oglądam, bo chłopaki dobrze skakały, prawda? Ale to jest zadanie dla mężczyzn, żeby zapanować, ale potem nauczyć własne dzieci panować rozumem nad używaniem czasu. Bardzo pomocne w tym wypadku jest planowanie dnia jutrzejszego. To wszystkim mężczyznom dorosłym, dojrzałym, starym koniom namawiam i polecam.
Napisz sobie plan w dniu trzeciego dnia. Jeżeli go wypełnisz nawet w niepełnym stopniu, bo coś tam wyskoczy zawsze, wiadomo, to ty przyjąłeś kontrolę rozumem i wolą. Ty jesteś, stajesz się sterowny dla siebie samego. Jeżeli ty psykasz po kanałach, zobaczymy, co leci, ty jesteś niewolnikiem. No. I niestety, ja myślę, że dzisiaj wychowanie takiej wolności wewnętrznej od presji mediów elektronicznych to jest bardzo poważne zadanie wychowawcze. Podaj ci nie najważniejsze, prawda? Nie tylko ochronę przed złymi treściami typu pornografią, z takiego, oczywiście to też, ale nie tylko to. Można się uzależnić od rzeczy zupełnie dobrych i pozytywnych i nie móc się od tego oderwać, prawda? To są tematy już bardzo poważne i faktycznie myślę, że za mało się na ten temat mówi. Jest taka książka o demencji cyfrowej niemieckiego profesora, który mówi wręcz o zanikach pamięci z nadużywania. A tam młodzi Niemcy używają mediów elektronicznych ponad 7 godzin dziennie, przeciętnie, prawda? Mam tę książkę i jestem w trakcie czytania, powiem. No właśnie. Więc to uczciwy obywatel powinien się przerazić, widząc, co się dzieje, prawda? I nie dawać dzieciom tych mediów na odczepnego, bo ja mam wtedy wreszcie trochę spokoju, mogę swoje rzeczy porobić. To, co pan powiedział przed chwilą, gry planszowe, tak. Tak, powrócić do gier planszowych, powrócić do wycieczek, łażenia po górach. Nie mam lepszego sposobu na prowadzenie sporej gromadki dzieci, sporej gromadki nawet, jak łażenie wspólne po górach. Zmęczony? No to szybciutko wracamy do domu. Głodny? No to musimy iść szybciej, żebyś się nawet jak wrócimy do domu, tutaj jagódek może sobie poskubać, prawda? I to wymusza pewien hart u uczestników takiej wycieczki. Nie wezmę na rękę wszystkich. Owszem, w jakichś tam awaryjnych sytuacjach wezmę na plecy i zaniosę. No, może już teraz coraz trudniej, ale kiedyś tak bywało. Ale generalnie dzieci poprzez wycieczki w górach się niesamowicie hartowały. Panie Jacku? I to dzisiaj, tak. Myślę, że warto... Kiedyś się skończy. Nie, warto, żebyśmy jeszcze raz podkreślili w imię czego, nie? Bo to mówimy o poważnej sprawie, na przykład jeżeli mamy w domu dziecko czy nastolatka, dla którego no jakby... Szczęście, synonimem szczęścia jest w ogóle przebywanie na mediach społecznościowych ze znajomymi. To jest jak oddychanie. I teraz facet ma powiedzieć, że warto to gdzieś tam ograniczać. W imię czego? Czy rzeczywiście wiemy, uważamy, że ciężko o dobre, szczęśliwe relacje przy wiecznie obecnym telefonie? No właśnie. Tutaj trzeba pomóc ludziom zrozumieć, co im daje szczęście. No? Bo wszyscy automatycznie pytają, czy chcesz być szczęśliwy, odpowiadają tak. Tak teraz mówię, że to szczęścia dać nie może. Relacje z ludźmi tak, ale twarzą w twarz, z dotykiem dłoni, ze spojrzeniem w oczy. To są prawdziwe relacje. Elektroniczne relacje są oszukane. One mogą być oglądane miastką i powiedzmy w dobie pandemii one mogą nawet pozytywną rolę spełniać, tak? Że mogę się spotkać z córką, z jej dziećmi, z synem, dzieckiem, z drugą córką, też z mężem i dzieckiem. Mogę się spotkać na jakimś WhatsAppie, Signalu, czy gdzieś tam, czy tam Skype'ie, tak, pogadać. Mogę i to mi rekompensuje to, że nie mogę ich przytulić. Ale na szczęście z naszą rodziną, tą najbliższą, dzieci i ich małżonkowie, ustaliliśmy takie układy, że my się regularnie spotykamy, tak. Może było takie w zeszłym roku, w marcu, takie zacięcie, na początku taki trochę strach, dzieci się bały o to, czy my możemy do sklepu wychodzić, zakupy nam robić. Potem to się gdzieś tam w okolicach maja, czerwca ustabilizowało i zaczęliśmy się regularnie spotykać. Mamy domek z ogródkiem, bezpieczne miejsce, prawda, wszystkie dzieciaki przyjeżdżają ze swoimi dziećmi. I to wkalkulowaliśmy ewentualnie, nawet jakby coś miało się tak, no to nie możemy zrezygnować z relacji. Ale niestety z dalszą rodziną te relacje przeszły głównie na więzi elektroniczne jednak. Tylko właśnie treścią życia stanie się ten sposób kontaktowania. Ja już mogę podać przykład z poradni, gdzie małżeństwo w stanie absolutnego rozkładu. Mąż mówi z taką goryczą, że żona 4 godziny dziennie spędza na portalach randkowych. Ja mówię, proszę pani, jakby pani mężem, po prostu na to nie pozwoli. Ona przerażenie w oczach, a ja tak bardzo to lubię. No to przyjmij do wiadomości, że nie wszystko, co lubisz, jest dla ciebie dobre, pożyteczne. Dla ciebie, dla twojej rodziny, dla twojego męża. Ale na pewno mówimy o portalach randkowych, czy po prostu chodzi o jakieś społecznościowe portale? O randkowych? W tamtym wypadku był portal randkowy. Mhm. Tam był po prostu randkowy i ona w ten sposób się zabawiała, rekompensowała sobie złą więź z mężem, prawda? Zabawiała się.
To jest zupełny absurd. Oczywiście mogą być bardzo pozytywne kontakty, tylko też powinniśmy z góry kontrolować, rozumiem, ile czasu ja mogę na to poświęcić. Mam chorą babcię, którą się nie mogę zająć, bo muszę rozmawiać z setką kolegów i mówić, że kotleta przełożyłem na drugą stronę, wszystkim pokazują kciukiem, że fajno przełożyłeś kotleta, tak? A ktoś mi pokazał, że źle przełożyłeś kotleta, bo on lubi mniej wysmażone, czy bardziej wysmażone. Bzdury! Możemy na tych portalach napełnić się mądrymi treściami, możemy się nawet ewangelizować i nawracać, ale możemy zużywać czas na bezsensowne rzeczy, które niczego pozytywnego nie wnoszą. Wracamy do pracy zawodowej, myślę. Trzeba wrócić do pracy zawodowej. Czy to jest... Nie, to było bardzo cenne według mnie, co powiedzieliśmy, a przedmiotem odcinka jednak jest praca zawodowa mężczyzny. Chyba dobrze jest, żeby mąż razem z żoną spróbowali ustalić status, na jakim chcą żyć i przy rozumieniu tego, jaką cenę poniesie mężczyzna głównie za to, jeśli chodzi o swój czas, energię i potem... No, a w efekcie poniesie tą cenę rodzina, bo jak on zużyje całą energię życiową na pracę, tak, to bezwzględnie myślę, że to nie jest częsty temat rozmów żony z mężem, jakie ustalamy minimum naszego życia i czy my dążymy bardziej do podwyższenia standardu materialnego, do czego świat nas oczywiście goni, czy my dążymy bardziej do pogłębienia relacji, dając sobie czas wspólnie dobrze spędzany, prawda? Taka rozmowa powinna się odbyć. Przy czym oczywiście jest pewne minimum egzystencji, poniżej którego mężczyźnie nie wolno spocząć, nie wolno przerwać pracy, bo musi zapewnić, nie wiem, jedzenie, mieszkanie, nie tylko garść ryżu, jak to jest w wielu krajach azjatyckich, Afryki, garść ryżu by zadowalała całą rodzinę, prawda? Nawet tego nie mają. Nie, żyjemy w innych okolicznościach i ten standard musi być wyższy, ale ta refleksja nad tym, czy ja naprawdę niezbędnie potrzebuję wszystkiego, co mam. Czy o co zabiegam? Czy ten czas, który ja zużyję na zarobienie na lepszy samochód, czasem to jest lepsze, od co nie wsiada samochód, prawda? No, jest próżność tym wszystkim. I czy ten czas zabrany rodzinie jest tego warty? Jakie ten nowy samochód wniesie dobro dla naszej rodziny? A co nam zabierze? To jest refleksja dla mężczyzny, ale zgadzam się, że to powinno być tematem rozmów w małżeństwie. I mądra żona mówi, jest to, ja sobie kupię jedną sukienkę mniej, może na wakacje pojedziemy trochę bliżej, ale ja bym chciała, żebyś był więcej w domu. Nie będę miała pretensji, jak mnie zarobisz. To jest mądra żona, prawda? A nie jest zbyt mądra, ma pretensje o to, że jest za mało w domu i ma pretensje o to, że za mało zarabia. I jeszcze stawia za wzór nieuczciwego, nie wiem, Kowalskiego, Malinowskiego czy kogoś, który kradnie i dobrze mu się powodzi, prawda? Zobacz, ten to się umie urządzić, a ty nie dojdzie do co? No? Pracujesz uczciwie, jak ten głupi całe życie, co z tego masz? No, takie, na szczęście takie żony nieczęsto się zdarzają, ale zdarzają się. Też pogubione, które odeszły od tego, tej swojej wizji szczęścia poprzez miłość, odeszły do szukania szczęścia poprzez dobrobyt. Aż kiedyś słyszałem zdanie z ust kobiety, myślałem, że się rozpłaczę. W poradni małżeństwo się rozpadało. Ona mówi, bo kochanek ją tam kupował z właśnie prezentami. Mówi, jakby mąż mi kupił Rawkę, chodziło o Toyota RAV4, no to by już u niego z nim została. To już nie wiedziałem, czy śmiać się, czy płakać, czy ręce załamywać, prawda? To mówi kobieta, żona, matka, która odchodzi, zabierając dzieci od męża, bo tamten jej lepszy standard materialny. Więc to jest zupełne jakieś zagubienie tej biednej kobiety. Ale to idzie, to się napędza wraz z tą konsumpcyjnym stylem życia i parciem na materię. No to się materie, rozrywki, przyjemności, no coraz więcej ludzi się w tym gubi. I ta, która powinna być przewodniczką w relacjach miłości kobieta, ona sama się gubi. I sprzedaje miłość za pieniądze takie. Czyli to rodzaj prostytucji już tak szeroko rozumianej, prawda? Szkoda. Jakby tutaj zakończyć teraz z pozytywnej nuty. Drodzy panowie, no na szczęście musimy pracować i mamy prawo mieć z tego frajdę. Ale nie jesteśmy zwolnieni z refleksji nad tym, że praca ma być podporządkowana rodzinie, ma służyć rodzinie i moim głównym zadaniem życiowym, zadaniem jest praca, utrzymanie bytu, bezpieczeństwa rodziny. Ale celem życia nie jest praca. To sobie czasem trzeba przypominać. Celem życia jest szczęście całej rodziny, które ja mam nie tylko zagwarantować na bieżąco, ale monitorować również z wyprzedzeniem, patrząc na zagrożenia, które mogą przyjść na naszą rodzinę. To jest moje zadanie.
Jeżeli to wypełnię i znajdę w tym prawdziwą radość, to będzie więcej niż taka przyjemność z powierzchowna skupienia sobie samochodu. To będzie głęboka radość. Jestem kim być powinienem. Jestem stróżem, ojcem, mężem w naszej rodzinie i to mi wystarczy za nagrodę. Że wszyscy są bezpiecznie pod moimi skrzydłami. Wszyscy zmierzają w dobrą stronę. Nikt się nie pogubił. Wszyscy są na Bożych drogach, mówię jako wierzący człowiek, tak? No to jest coś znacznie większego niż satysfakcja z osiągnięć materialnych. I tego wszystkim życzę. W tym biednym świecie. Tego się trzymajmy. Myślę, że tym pozytywnym, konstruktywnym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. Bardzo panu dziękuję, panie Jacku. A do naszych widzów, do zobaczenia. I ja dziękuję. Na razie.